Żegnamy się! Teraz ciężko, 50 lat, nie to prawda. Pojawiają się sygnały od kierowców, którzy dzwonią do studia, no i mają pretensje o to, że protestujemy, ale nie zrozumią też nas, że to my tracimy tutaj wszystko to, co wypracowaliśmy. Przez ponad 25 lat, nawet jeżeli miałaby, nie daj Boże, pozytywna decyzja w Warszawie, nadal będziemy protestować. Te procesy tylko się nasilą. Nie odpuścimy do samego końca. Ratusza, zawsze się nie ruszać, złodzieje. Ratusza, zawsze się nie ruszać, złodzieje. Cała Polska już się śmieje, że w ratuszu rządzą złodzieje. Cała Polska już się śmieje, że w ratuszu rządzą złodzieje. Cała Polska już się śmieje, że w ratuszu rządzą złodzieje. I powtarzamy, powtarzamy. Złodziejo Pola, złodziejo Pola, Wiśniewski złodziejo Pola. Złodziejo Pola, Wiśniewski złodziejo Pola. Złodziejstwo Pola! Złodziejstwo Pola! Szanowni Państwo, zarazem mamy informację, że tych mieszkańców coraz więcej przybywa na tych manifestacjach, bo nie można tego nazwać blokadą, nie jest to blokada. Jest to manifestacja na przejściu dla pieszych w czterech miejscach w gminie do Trójmieścia. Jednak jakieś podejście do rozmów, no bo na coś nie jest przyjemnie wychodzić tu o 6 rano i protestować. Bo powiem Państwu szczerze, ja jeszcze rok temu w ogóle nie spodziewałem się, że takie coś w ogóle będzie. Nie? Być może w końcu na szczycie tam w Warszawie zastanowią się, czy faktycznie tutaj wysłali dobrego wysłannika rządu, a mam tutaj na myśli pana wojewodę, który no nie patrzy na dobro mieszkańców. On tutaj popiera się tym, że jest wysłannikiem rządu. Raz mówi, że jest dobrym gospodarzem, za chwilę mówi, że nie jest w ogóle samorządowym, więc no, należy się zastanowić, czy ten człowiek w ogóle jest na właściwym miejscu. Mamy
konkretne cel do osiągnięcia. Pokażmy kierowcom, co tu jesteśmy. Nie ma.